zobaczyłem, to się okazało, że jestem ostatnią osobą, która będzie dzisiaj prowadzić prezentację i w ogóle będzie prowadzić ostatnią prezentację tej jesieni, dlatego że mój temat tak naprawdę nie jest związany z Linuxem per se, ani z ruchem wolnego oprogramowania, a bardziej z ogólnymi problemami internetu, przede wszystkim z problemem wdrożenia IPv6, z którym walczymy od wielu, wielu lat. Wy jako użytkownicy Linuxa i ja także do jednych z nich należę, jesteśmy dosyć taką bardzo specyficzną grupą, dlatego że nie tylko podjęliśmy dosyć ważną decyzję a propos korzystania z systemu alternatywnego, ale dodatkowo zawsze jesteśmy świadomi a propos tego, co się dzieje, jakie są technologie, jakie technologii chcemy używać. No dobrze. Nazywam się Andrzej Wolski. Na co dzień pracuję w firmie RightNCC. Niektóre, parę osób tutaj z grona może mnie pamiętać z początków slugu. Razem z Przemkiem, Śmiejkiem, Gaber tam też był. I wiele, wiele innych osób. Jednakże przykro mi, ostatnich 8 lat całkowicie zniknąłem z tego półświatka, to wynikało po prostu z tego, że wyjechałem za granicę i nie uczestniczyłem. Aczkolwiek miło być tutaj po 10 latach, dlatego że uczestniczyłem w pierwszej i drugiej jesieni Linuxowej, które były bardzo udanymi imprezami. Widzę, że po 10 latach dalej te imprezy są bardzo udane, także miło to bardzo widzieć. Zatem światła IPv4. Takie pytanie na początek. I to właściwie pytanie do Was i kto zna odpowiedź, proszę podnieść rękę. Skąd się biorą w ogóle te serki? Z Biedronki. No właśnie. Macie adres IP, dostajecie go na komputer czy na swój router, ale skąd on się tak naprawdę wziął? Jak to się stało, że on tam skończył? Kto komu przydzielił ten adres IP? Ja na przydziela w regionalnym rejestratorze. Dokładnie. ISP i ISP może rozdzielać klientów. Dokładnie. Dokładnie tak to wygląda. Jest to całe drzewko dystrybucji. Jest jedna organizacja na górze, to jest właśnie IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Oni trzymają całą pulę adresów IPv4, trzymają także całą pulę numerów AES oraz trzymają pulę IPv6. Nie całą, ale trzymają też nad nimi kontakt i dystrybucję dalszą. Przeszłościowo, jeżeli zaczniemy patrzeć w historię, wyglądało to tak, że w latach 80. był tak naprawdę jeden człowiek, który się tym zajmował. Nazywał się John Mostel. I on miał swój notatnik. I to nie jest taki notatnik na zasadzie notebook, tylko on miał zwykły papierowy notatnik. Jeżeli podłączyłeś się do sieci, dzwoniłeś do Johna i mówiłeś: hej, chcę się podłączyć. A on mówił: no, jaka jest duża twoja sieć, ile będzie miał w niej hostów? I w zależności od tego, czy się miało więcej niż 256, więcej niż 65 tysięcy, dostawało się klasę A, B lub C, czyli /8, /16, bądź /24. Z czasem John przestał się skalować. Internet zaczął rósł bardzo szybko. Dodatkowo byliśmy świadomi innych problemów, które wynikały z klasowości routingu. I w 92 i 93 roku nastąpiła taka mała rewolucja w internecie. Przede wszystkim John oddał swoją pracę regionalnym dystrybutorom, takim jak RightNCC. RightNCC powstał w 92 roku. A dodatkowo zrezygnowaliśmy z klasowości. Także przestaliśmy mówić w 93 roku, co jest klasą A, co jest klasą B, co jest klasą C. Dlaczego to było problemem? No, jednym z problemów było, ile jest /24 w klasie C. No, sporo więcej niż mamy w tym momencie w naszym routingu. Teraz zbliżamy się powoli do 450 tysięcy hostów, 450 dróg w globalnym routingu. Spokojnie w 95 roku było całkiem możliwe, żebyśmy mieli 2 miliony. Także to już by nie działało. Także powstali rejestratorzy. Na początku było ich dwóch. Był to ARIN, RightNCC. Później dołączył do nich APNIC.
który zajmował się Azją, Pacyfikiem, Australią. W połowie lat 2000 powstał jeszcze LACNI, który zaczął zajmować się Ameryką Łacińską oraz AFRINIC, który zajmuje się tylko i wyłącznie Afryką. RIVECC, którego ja reprezentuję na co dzień, ma w sumie największy region, ale jak tak popatrzymy na niego tak naprawdę, mamy jednego naszego członka, który jest w Grenlandii, to nie dzieje się tak dużo, nie ma tak dużo ludzi. I tak naprawdę jak popatrzymy na Rosję, wszystko na wschód od Jekaterynburga, też nie ma tam za dużo, także ten region nie jest taki olbrzymi. Jest głównie Europa, Bliski Wschód i byłe Republiki Radzieckie. Także my otrzymujemy adresację od IANA i dystrybuujemy ją w naszym rejonie dla naszych członków, ktokolwiek tę adresację potrzebuje. Niestety, zawsze mówimy a propos tego, że adresacja IPv4 się kończy. I tak 1 lutego 2011 roku IANA miała wielką imprezę w Miami, gdzie zaprosiła wszystkich 5 rejestratorów, reprezentatorów tych rejestratorów i przekazała im slash w serce. Każdemu po jednej slash w serce. I robiąc to, wyczerpała swoje zasoby do dystrybucji. To znaczy, że źródło, gdzie my, rejestratorzy, bierzemy adres IP, zostało wyczerpane. Przynajmniej adres IPv4. I teraz tym samym uruchomiła akcję łańcuchową. To znaczy, oni wyczerpali swoje zasoby, teraz rejestratorzy powoli wyczerpują swoje zasoby. Gdy rejestratorzy wyczerpią swoje zasoby, problem zostanie przeniesiony na dostawców, którzy dystrybuują lokalnie adresy IP. Wreszcie po wielu latach możemy sobie spojrzeć na całą adresację IPv4 i kto ile otrzymał, co się z nią stało. RIVECC ma nasz region, ma nie największą, nie najmniejszą część IPv4. Tak naprawdę jest zupełnie nieistotne, ile tych adresów mamy. RIVECC oczywiście, choćby ze względu tego, na to, że jest to źródło internetu, jeżeli chodzi o sam research and development. Oni mimo wszystko mają tą największą część. AFRINIC jako taka wschodząca ekonomia, Chiny, Indie, Japonia, oni potrzebują dużo adresów IP. AFRINIC i LACNIC, oni są nowymi rejestratorami. Dodatkowo ich regiony są dosyć jeszcze nierozwinięte, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Jest wiele miejsc i w Afryce, i w Ameryce Łacińskiej, gdzie po prostu internetu się nie da dostać. Ciekawe są te dwie góry. Inna IANA i organizacje. Może zacznijmy od organizacji. Jakieś pomysły, co to może być organizacje? IBM. Organizacje, które zostały zanim regionalni powstali. Wtedy jeszcze co z KJCK mieli. Dokładnie. To jest cała ta adresacja, którą przyznał John Postel. Problem z tą adresacją jest taki, że ona jest tak jakby wyjęta spod prawa. Żaden z rejestratorów nie może dotknąć tego, co się tam dzieje, dlatego że ta adresacja nigdy nie została przyznana do rejestratorów. O ile my mamy z każdym członkiem, który otrzymuje od nas adresy, po prostu kontrakt. W tym kontrakcie jest zapisane, co oni mogą, czego oni nie mogą. Jeżeli chodzi o te inne organizacje, nie mamy takiego kontraktu. Cokolwiek tam się dzieje, to nie jest nasz biznes. Teraz oczywiście to jest spory kawałek całej adresacji IPv4. I wielu ludzi mówi, że to może być jakiś lek na brak adresacji IPv4. I tak, i nie. Kiedyś oczywiście ten kawałek był dużo, dużo większy. Jest dużo organizacji na świecie, które postanowiły oddać ten kawałek tych adresów, dlatego że ich nie potrzebowali i przenumerować swoją sieć. Jednakże problem jest taki, że spalamy adresy IPv4 w takim tempie, że to już nie jest żadnym rozwiązaniem. Dobrym przykładem tego był jeden z uniwersytetów w Stanach, który postanowił być dobrą organizacją i oddać te slash 8, które mieli i przenumerować się na slash 16, które im wystarczało w tym momencie. Zajęło im to około rok, żeby przenumerować swoją sieć. Oddali to rejestratorowi i rejestrator to spalił 2,5 miesiąca. Inne IANA. Cóż to może być?
kilkastowe, zarezerwowane, prywatne. Wszystkie adresaty, które tak naprawdę nie mogą być za bardzo używane w globalnym routingu. RFC 1918, czyli wszystkie prywatne pule. Klasy E, D, które także nie są używane w tym momencie, oczywiście multicasty w pewien sposób. Dodatkowo Jana także utrzymuje kawałek slash ucenki na wszelki wypadek. Nigdy nie wiemy, co się stanie za wiele lat z internetem. Może zaistnieć potrzeba, że będziemy musieli użyć slash ucenka. Utrzymują jeszcze tak na wszelki wypadek, co się stanie. Także jeżeli sobie popatrzymy na dystrybucję, jak to wygląda? Mamy Janu na początku, ona trzyma całe 4,3 biliona. Ona następnie przyznaje rejestratorom pod slash ucence. Rejestratorzy mają swoich członków, którzy są nazwani LIRami, czyli Local Internet Registry, lokalni rejestratorzy. Tymi lokalnymi rejestratorami są dostawcy internetu, duże korporacje i mniejsze korporacje także. Mam tu jakieś IRA na sali? Decentralizacja. Okej. Oni następnie firmy pokroju twojej dystrybuują to do swoich użytkowników, czy to w postaci pojedynczego adresu IP, czyli taki typowy broadband, czy to większych sieci, jeżeli macie klientów pokroju firm, które potrzebują po prostu więcej adresów, czy to szlaki 24, dwójki, czy coś w ten desek. Dodatkowo jest możliwość otrzymania od rejestratora adresów wprost, będąc użytkownikiem końcowym. Dlaczego? Jest wiele organizacji, i tutaj możemy sobie pomyśleć na przykład o instytucjach rządowych, czy instytucjach pozarządowych, które nie chcą koniecznie być zależne od jakiegoś konkretnego dostawcy. To znaczy, jeżeli zmieniasz dostawcę, zmieniasz także adresy. Provider Independent daje ci to, że możesz wziąć, ta adresacja należy do ciebie, jeżeli zmieniasz dostawcę, bierzesz swoje adresy, łączysz się z kimś innym, nic nie musisz robić wewnątrz swojej sieci, zmieniasz tylko dostawcę. Niestety, po 1 lutym 2011, tak jak mówiłem, to uruchomiło reakcję łańcuchową. I tak 15 kwietnia 2011 APNIC, czyli rejestrator odpowiedzialny za Azję, Pacyfik i Australię, także skończył swoją adresację IPv4. Dla nas stało się to 14 września, czyli niecały miesiąc temu. Miesiąc temu. Także jeżeli teraz bylibyście organizacją, która potrzebuje adresu IP, zwrócilibyście się do RightNCC i powiedzieliście, czy mogę dostać, powiedzmy, slash 19, bo mam taki fajny plan na następne 2 lata na wdrożenie tego czy tamtego. My powiemy wam, nie no, skończyło się. To było tyle. Oczywiście to nie jest tak samo jak w przypadku Jany, że my nie mamy całkowicie nic. My mamy zostawione na boku slash ósemkę dla tych organizacji, które dołączą do nas w przyszłości. Także jeżeli nasza adresacja się skończyła i ktoś został naszym członkiem za rok, a my byśmy wszystkie nasze adresy oddali, oni by nie mieli żadnego sposobu połączenia się z siecią IPv4. Także my trzymiemy takie kawałki, slash 22, 1024 adresu. Jeżeli ktoś do nas dołączy, może dostać jedną taką alokację i tyle. Ona jest widziana z punktu tranzycji IPv4 na IPv6. Czyli żebyś zawsze miał jakiś dostęp do internetu starego IPv4, a otrzymasz osobno także adresację IPv6. Także mamy parę problemów. Co dalej z IPv4? No przede wszystkim aktualnie szacuje się, że użytkowników internetu jest około 2 bilionów. Mamy 7 bilionów ludzi na Ziemi. Milionów. Angielska prezentacja. Tak. Krótka skala i długa skala. Niestety, IPv4 nie będzie się skalować tam. Niestety adresów IPv4 nie jest tak dużo, żeby każdemu człowiekowi na Ziemi dać adres IP. Na dzień
dzisiejszy nie tylko macie jedno urządzenie, które jest podpięte do internetu, macie ich wiele. Macie jakiś komputer w domu, macie jakąś komórkę, ale dalej możemy myśleć, gdzie to dalej może prowadzić. Nie wiemy, gdzie innowacje doprowadzą nas w przeciągu najbliższych 10 lat. Jeżeli sobie pomyślicie, co macie w kieszeni, akurat nie mam karty kredytowej przy sobie, ale macie tam mały chip, który tak naprawdę z czasem będzie można też zaadresować. Mówimy o Internet of Things, gdzie każda rzecz może mieć adres IP. Mój but, zegarek akurat nie jest taką nowością, dlatego że to są już zegarki, które możesz podłączyć do sieci. Ale ruch taki, że każda rzecz miała być swój adres IP. I rozwiązań jest sporo. Może zacznę od transferów IPv4. Każdy z Was, każda organizacja posiada jeszcze jakąś adresację IPv4. Oczywiście powoli będzie ona spalana, ale dodatkowo macie jeszcze miejsca w sieci, gdzie można zacisnąć pasa, jeszcze można gdzieś dostać jakieś adresy IP. Ale koniec końców ten cały rynek transferów, i pewnie słyszeliście o Microsoftie, który kupował od Nortela adresy IP. Tak nie do końca była pełna historia, dlatego że oni jeszcze kupili jakieś stoły, jakieś krzesła i inne tego typu rzeczy. Ale dalej to nie zmienia faktu, że dalej musimy sobie radzić z skończoną numeracją. I to może działać, ale to może działać może przez parę lat, niezbyt długo. A spalamy adres IP w takim tempie, że po prostu to się nie będzie skalować. Dodatkowo jest mowa o różnego typu NAT-ach. Carrier Grade NAT, Large Scale NAT. Jest dużo organizacji, które ma rozwiązanie do tego. Jak zrobić duży NAT w dużej firmie. Niestety to prowadzi do pewnych problemów. Przede wszystkim zaczynamy dzielić naszych, co już się stało od 1993 roku, kiedy wprowadzono NAT. Zaczynamy dzielić naszych użytkowników na tych, którzy tworzą treści i tych, którzy ją konsumują. Jeżeli w tym momencie czujecie się komfortowo, że macie swój router w domu i on na tu jest publiczny i adresacja waszą prywatną, w przyszłości, jeżeli rozwiązaniem dla większości dostawców będą NATy, będziecie dostawać prywatne adresy IP. I tak naprawdę z zewnątrz nie będzie możliwości zainicjowania połączenia do Was. Dodatkowo, jeżeli mówimy o NAT-cie, no to jest to mimo wszystko translacja i potrzebujemy portów do tego. Ile mamy portów do translacji? Mam 16 bitów. Co to oznacza? Mam 65 tysięcy portów do dystrybucji. Ile wasze urządzenie, które łączy się cały czas z siecią, ile ma otwartych portów w tym samym momencie? Sporo. Robiłem taki eksperyment, obniżając liczbę dostępnych portów na moim laptopie do 100 i próbowałem surfować po internecie. To nie było niezbyt miłe. Wiele serwisów typu Google Maps radzi sobie z tym całkiem dobrze. To znaczy, będzie jakiś tam timeout, on spróbuje jeszcze raz, koniec końców dostanie ten kawałek kafelki. Ale wiele serwisów nie potrafi tego zrobić. Dostaniecie niepełne strony, dostaniecie niepełne informacje. Tak naprawdę koniec adresacji IPv4 jest problemem, od którego nie uciekniemy. I jedynym rozwiązaniem, które pozwoli nam dalej rozwijać internet, jest IPv6. I teraz tak trochę wracając do historii. Ta cała zmiana, jeżeli chodzi o 92, 93 rok, tak naprawdę była spowodowana tym, że wiedzieliśmy, że IPv4 się nie skaluje po prostu do tych potrzeb, które będziemy mieli w przyszłości. I razem z tymi zmianami wprowadzono specjalny task force, który miał się zajmować następną generacją protokołów. I tak od 93 roku te prace też działały. Od 94 roku powstało IPv6, mieliśmy już pierwszy draft. Od 96 roku mamy pełne RFC, czyli coś, nad czym możemy pracować. To było 16 lat temu. Jak wygląda dystrybucja IPv6?
Jan utrzymuje slash trójkę. Tutaj pamiętacie, miałem szary kolor, dlatego że Jan nie utrzymuje całej swojej adresacji. To nie jest cała adresacja IPv6. Oni tylko mają slash trójkę, która jest kawałkiem tak naprawdę IPv6, dokładnie 1/8. Oni dystrybuują slash 12 do rejestratorów takich jak RightNCC. A my następnie przedzielamy lokalnym dostawcom, lokalnym rejestratorom slash 32. Teraz tak matematycznie na to patrzą. Ile to jest slash 32? Można w ten sposób, to mamy przede wszystkim matematycznie patrząc, jest to 96 bitów, z którymi możemy sobie pracować, także strasznie dużo. Ale RFCs do ICP6 mówią, że domyślną pod siecią jest slash 64. To znaczy, nieważne czy to jest połączenie punkt do punktu i masz tam dwa hosty, czy masz parę milionów hostów, cały czas mówisz o slash 64. Wiele osób bardzo dziwnie na to patrzy i mówi, to jest ogromne marnotrawstwo. Ale zostało to stworzone z powodu ułatwienia ludziom, którzy pracują przy sieciach, inżynierom sieciowych, żeby nie musieli się martwić, jak wygląda, ile hostów jest w sieciach warstwy drugiej. Po prostu widzisz płaską sieć slash 64, nie martwisz się, ile tam jest, po prostu dajesz slash 64. Także mamy w slash 32, który otrzymuje lokalny dystrybutor, dostawca internetu zazwyczaj, mamy 4,3 biliona podsieci. Czyli mamy tyle podsieci, ile jest adresów IP w IPv4. Dodatkowo, zupełnie bez udzielania nam informacji dlaczego, można to zrobić do slash 29. Jeżeli lokalny dystrybutor dojdzie do tego. Jeżeli chodzi o dystrybucję, kiedyś RFCs mówiły, że domyślną takim assignem, czyli przypisem adresu IP do użytkownika końcowego jest slash 48. Czyli każdy użytkownik taki końcowy, domowy, biznesowy i tak dalej, nieważne, dostaje slash 48, masz, baw się, tak czasem nie wracaj do nas, to powinno ci wystarczyć na twoje życie. Jednak z czasem zostało to trochę złagodzone, RFCs teraz już nie mówią, że to musi być slash 48. Mówi, daj swojemu użytkownikowi wystarczającą ilość adresów tak, żeby on nie potrzebował już nigdy więcej. Żeby to mu wystarczyło na daleką, daleką przyszłość. Także całkiem popularne jest teraz, żeby to użytkowników końcowych, na zasadzie użytkowników końcowych jakiegoś DSL-a czy coś tego typu, to jest na przykład slash 60, slash 56. Jeden z rzeczy, które mamy w IPv6, nie mamy na tym. Są pewne wysiłki, żeby stworzyć implementację na tym w IPv6, ale patrząc od początku, jak IPv6 było widziane, NAT został stworzony dlatego, że mieliśmy problemy z adresacją IPv4. Nie dlatego, że to było coś, co potrzebowaliśmy do swojego czasu technologicznie patrząc na to. Także, jeżeli dostarczacie, klient dostaje adresację, musi zacząć myśleć o takich security zones, prawda? Że tu ma jedną slash 64 i to będzie używał do tego będzie miał takie zasady firewalla. Do tego sobie ułoży taką slash 64, będzie miał takie zasady firewalla. Czyli użytkownik domowy zaczyna myśleć trochę jak taki enterprise. Czyli tu jest mój frontend, tu jest mój backend, tu jest moje DMZ. I to także w odniesieniu do mowy. Dodatkowo jest możliwość otrzymania od nas adresów po prostu wprost. I wtedy mówimy o właśnie slash 48. Czyli jeżeli jesteście jakąś korporacją, która chce mieć niezależność, jeżeli chodzi o adresację, możesz się zwrócić do nas, dostaniesz slash 48, 16 bitów do zabawy. Dla każdej takiej zwykłej korporacji to powinno być wystarczające. Jeżeli chcieliby więcej, mogą się do nas zgłosić, mogą dostać więcej. I
Jeżeli wrócimy, co to jest /3, powiedziałem, że to jest 1/8, także jak sobie zobaczymy na całą pulę IPv6, to jest kawałek, który ma IANA w tym momencie. Reszta jest dalej zarezerwowana przez IDF, przez Internet Architecture Board. A ten mały kawałek, który tam widzicie, to jest to, co mają w tym momencie rejestratorzy. I to, co dystrybuują. IPv6 już została rozdana w dużej mierze różnym dostawcom. I dalej jesteśmy gdzieś tam małą kreską. Gdy to zbliżymy, to jest pula, która jest w tym momencie w dystrybucji. Live.cc, który powiedzmy rozdał 50% swoich członków, dalej zajmuje ten mały kawałeczek razem z innymi rejestratorami. Także możemy powiedzieć, problem rozwiązany, mamy pełną adresację IPv6, co z tego, że się skończyło IPv4, możemy iść dalej, możemy po prostu korzystać z IPv6. No, jest mały problem z tym. Tak naprawdę okazało się, że nikt nie jest zainteresowany tak naprawdę wdrożeniem IPv6. Od 1992-1993 roku, kiedy nastąpiła ta rewolucja, internet się bardzo skomercjalizował i tak naprawdę od tych czasów nic nie zmieniliśmy w naszej sieci. Dalej korzystamy z tych samych protokołów. Protokoły routingu są dokładnie te same, z tymi samymi problemami. Mamy dalej IPv4, które się skończyło, a dalej nikt nie jest zainteresowany tak naprawdę wdrożeniem. Można tak powiedzieć, że nikt nie jest zainteresowany, bo większość urządzeń wspiera. Dokładnie. Więc nie przesadzajmy, że wszyscy na to położyli lady. Nie wszyscy, ale dojdziemy do tego. Dobrze, zatem próbowaliśmy w jakiś sposób zmierzyć, jaka jest adopcja IPv6. Stworzyliśmy system klasyfikacji, który nazwaliśmy IPv6 Rightness, gdzie wzięliśmy parę faktów, które są potrzebne dla dostawcy, aby adresacja działała poprawnie. No przede wszystkim musi on mieć adresację, czyli musi dostać od nas alokację. I za to dostaje jedną gwiazdkę. To takie moje frywolne tłumaczenie. Dodatkowo może dostać 3 inne gwiazdki, one nie mają kolejności za to, że właściwie rozgłosi tą adresację, rozgłosi ten prefix, czyli będzie on widoczny w globalnym routingu, czyli ktoś będzie mógł się do niego połączyć. Stworzę obiekt Route 6, który jest takim specjalnym obiektem w bazie RAID, który jest twierdzeniem, że z tego AS-a będziesz rozgłaszał tą adresację i razem z naszymi wszystkimi systemami zabezpieczenia, to jest takie autoratywne wyrażenie i zabezpieczenie, że ktoś inny nie będzie twojej adresacji rozgłaszał. I skonfiguruję DNS-a, którymi my się także zajmujemy. Czyli takie 4 podstawowe rzeczy, żeby wszystko działało. I co się okazało z tego wszystkiego? To jest statystyka, którą wziąłem w tym tygodniu. My mamy ponad 8500 członków. I z tego wszystkiego okazuje się, że połowa naszych członków, prawie połowa członków, w ogóle nawet nie ma adresacji. Czyli nie mają żadnego pomysłu, nie są zainteresowani wdrożeniem IPv6. Ponad 50% przynajmniej ma alokację, z czego 6% zrobiło coś dodatkowo, 12% zrobiło 2 z tych dodatkowych rzeczy, a 19%, czyli powiedzmy 1/5 wszystkich dostawców, zrobiło te 4 podstawowe rzeczy. Z tego wynika, że jasne, mamy połowę organizacji tak naprawdę, które zignorowały ten problem, ale adopcja nie wygląda tak źle. Mamy 20% organizacji, które powinny działać w pełni na IPv6. Teraz jesteśmy w Polsce, także wziąłem także statystyki dla Polski. Przepraszam, że są po angielsku, ale niestety tylko w ten sposób mogę je dostać z naszego systemu statystycznego. I Polska nawet wygląda lepiej niż wygląda to w całym naszym regionie. To znaczy mamy około 1/3, która nie ma w ogóle adresacji IPv6, około 1/3, która ma przynajmniej z naszego punktu widzenia wdrożone.
Czy nie wygląda to tak źle? I wygląda to lepiej niż statystyczna średnia w naszym rejonie. Gdy się porównamy do naszych sąsiadów, Czech, wygląda to bardzo podobnie. Jesteśmy w całkiem, można powiedzieć, dobrym gronie. Popatrzymy na zachód. Dalej wygląda to tak samo. Kto zaniża? Kto zaniża? Możemy sobie pomyśleć także na przykład o Holandii, która jest takim jednym z rynków wiodących, jeżeli chodzi o. Tak, mamy ten sam rysunek. Z wszystkich krajów w naszym rejonie Słowenia jest uważana za jeden z takich krajów, które naprawdę próbują wdrożyć IPv6. Wynik jest taki sam, tak naprawdę. Oczywiście pewne statystyki jest dużo łatwiej zmienić ze względu na ilość członków, która jest w tym kraju. W Niemczech mamy 8, prawie 900, gdzie w Słowenii mamy prawie 50, także bardzo łatwo tą statystykę szybko zmienić. Ale nie wygląda to najgorzej. Także w czym problem? Eric Winkler z Cisco na swojej stronie prowadzi statystyki na temat, jak strony są dostępne przez IPv6. I on bierze pierwszą 50 stron, a następnie próbuje rozwiązać to na rekord DNS IPv6, kład A, i następnie próbować się połączyć. Wynik tego jest taki, że tak naprawdę do 2011 roku około 1% tych stron, czyli powiedzmy z 50 stron 2, można było się połączyć przez IPv6. 50 największych stron w internecie. Potem mamy dwa skoki. W czerwcu 2011 i w czerwcu 2012. Dokładnie. Dzień IPv6 w czerwcu 2011 i w czerwcu 2012 dzień uruchomienia IPv6, jak został nazywany. Ale co z tego? Z wszystkich 50 stron w tym momencie przez IPv6 możemy się połączyć do 6%. Po 16 latach. Ciekawe. No dobrze, jak to wygląda zatem dla Polski? Robi to samo. Bierze 50 na najbardziej popularnych stron w Polsce, następnie próbuje rozwiązać ich adres na IPv6, ewentualnie się połączyć. Jaki jest wynik? Właściwie do końca 2010 roku nie było w najbardziej popularnych stron w Polsce nie było żadnej, która obserwowała swój content poprzez IPv6. Później mamy pierwsze zmiany, czyli dzień IPv6 i uruchomienie IPv6, gdzie coś się zmieniło i to nie jest procent, a ilość stron, czyli mamy jedną, dwie, w tym momencie mamy 6 stron z pierwszej 50, która się rozwiązuje na IPv6. Co się stało? Zatem my wzięliśmy w ten sam sposób i wzięliśmy tym razem 1 bilion stron, przepraszam, 1 milion stron, pierwszych 1 milion stron Alexy. Następnie rozwiązaliśmy ich adresację, próbowaliśmy ją rozwiązać na i IPv4, i na IPv6. Przyporządkowaliśmy ich do naszych członków. Dodatkowo jest pewien problem, dlatego jeżeli jest jakaś firma hostująca i ona na przykład ma jedną stronę, która jest numerem 10 na liście Alexa, a lub jest na numerem 10 tysięcy, jak można tutaj wagę wziąć? Także dodatkowo mierzyliśmy wagę na zasadzie, której jest na liście Alexa i z tego próbowaliśmy w jakiś sposób znaleźć jakiś sens. Ze statystyk, które zostały wygenerowane 6 września, okazało się, że złapaliśmy informacje na temat 4700 lirów, które hostuje jakieś strony na liście Alexa. Z tego wszystkiego 10% ma tak naprawdę rozwiązuje się na IPv6. Czyli te liczby zaczynają nam coraz bardziej maleć. Gdy próbowaliśmy to wizualizować, wyszło nam coś takiego. I niestety nie widać tego dokładnie, dlatego że jest trochę za szare. Ale szare miejsca oznaczają, że więcej niż 10% stron, które ten członek hostuje, są na IPv6.
I tak tutaj nie widać tego, ale jest to taki wielki prostokąt. To jest Google. Tutaj mamy Facebook, numer 2 na liście Alexa. A później lecimy, lecimy, lecimy z powrotem. Tutaj gdzieś w rogu mamy Polskę. Jest parę serwisów, tych największych, które tak naprawdę także rozwiązują się na IPv6, na przykład Allegro, który bodajże jest najwyżej z wszystkich polskich stron na Aleksie. Ale dalej mamy ogromne dziury, białe dziury, gdzie nie ma szans połączyć się poprzez IPv6. Dalej, w czym jest problem? Jeżeli spojrzymy na globalny routing i próbujemy zrobić jakieś ratio pomiędzy IPv4 i IPv6, wychodzi na to, że z wszystkich firm, które rozgłaszają swoje prefiksy, w Polsce około 10% rozgłasza także prefiks IPv6. Zaczyna to wszystko pasować. Wszędzie jesteśmy gdzieś na tym samym poziomie. I tak naprawdę, jak popatrzymy, i to są dane od 2004 roku, niewiele się zmieniło. Owszem, mamy tutaj parę skoków. Jeden ze skoków jest 2011 rok, kiedy okazało się, że Ayana wyczerpała swoją adresację. Potem mamy 2011 rok IPv6 Day i mamy IPv6 World Launch Day. I tutaj mamy wielki wzrost, szczególnie w Czechach. Ale dalej jest to bardzo, bardzo niska liczba. W takim razie odwróciliśmy to. Są firmy hostujące. Teraz popatrzmy na firmy, które dają dostęp użytkownikom końcowym. Jak wygląda w ogóle statystyki od strony urządzeń końcowych? Także stworzyliśmy projekt razem z Appnik i z Google, korzystając z ich reklam i z tego, że z Google korzysta właściwie każdy. Wstrzykiwaliśmy tam kawałek JavaScriptu, który badał, co potrafi wasza przeglądarka. I czy może się połączyć poprzez IPv6, jakie macie możliwości, patrząc z waszej strony. Okazało się, że za okres od marca do września złapaliśmy prawie 4000 lirów, to znaczy ruchu od tych dostawców. 16% wykazało jakikolwiek ruch IPv6. Czyli widzieliśmy przynajmniej jeden pakiet. Z czego 505 wykazało, że ich ruch jest na poziomie ponad 1% w porównaniu do ich ruchu IPv4. Minimalne liczby. I gdy znów to próbowaliśmy w jakiś sposób zwizualizować, okazało się, że tak naprawdę jest parę firm w Europie i Bliskim Wschodzie i Republikach Radzieckich, które tak naprawdę wdrożyły IPv6 dla swoich klientów. Macie tutaj takie wielkie ciemne pola. Te ciemne pola oznaczają, że więcej niż 10% ich ruchu to jest ruch IPv6. I to jest Free w Francji, która wdrożyła taką bardzo ciekawą technologię, która się nazywała 6RD. Jest rumuński operator, który wdrożył całą swoją infrastrukturę na podstawie OpenWRT, czyli otwartym oprogramowaniu dla routerów. I poza tym mamy dziury. Mamy w Holandii Access for All, w Czechach mamy paru mniejszych dostawców, ale dalej to nie wygląda dobrze. Niektóre kraje, na przykład Bułgaria, to sobie tam zobaczymy w rogu, nie ma nic. Żadnego. Biznesowo patrząc? Żadnego. Ale wrócimy do tego. Skoro dostawcy treści prawie żaden nie wystawia w IPv6, no to... To po pierwsze, góra czy jabłko? Jeżeli sobie popatrzymy na Polskę, oczywiście ten wielki kawałek to jest nasza kochana Tepsa Orange. Tutaj słyszałem na tej jesieni, że Tepsa będzie miała IPv6 bardzo szybko, także to się zmieni. Parę małych dostawców wdrożyło IPv6, ale dalej wygląda to dosyć
minimalnie. Google zawsze prawdę ci powie. Google generuje dużo różnych statystyk. Także statystyk a propos IPv6. Oni zrobili te pomiary w 2008 roku i od tego czasu mierzą cały czas, jaka jest adopcja. W 2008 roku okazało się, że poniżej 0,1% korzysta z IPv6. Oczywiście z czasem zaczyna to rosnąć. Dalej, globalnie z wszystkich użytkowników, jak korzystają z ich usług, poniżej 1% dochodzi poprzez IPv6. I tutaj trzeba się na chwilę zastanowić, dlatego że nie ma już w naszym rejonie, w rejonie Azji, nie ma adresów IPv4 dla dystrybucji. A dalej preferowany mimo wszystko jest sieć IPv4. Gdy ma się adres IPv6 i IPv4, on próbuje najpierw połączyć się IPv6. Także jeżeli ktoś by miał IPv6, to zobaczymy to tutaj. A jednak dalej jesteśmy poniżej 1%. Próbowaliśmy to obrócić dalej. Wzięliśmy ekonomię świata, wzięliśmy statystyki, ile ludzi mieszka w każdym rejonie świata, w każdym kraju, a następnie jak wygląda adopcja, w takim razie jaki procent ludności ma dostęp do IPv6. I wygląda to bardzo niepokojąco. Gdzie 0 to 0, 0,6 to jest maksymalna penetracja rynku w tym kraju. I przy 0,6% mamy tak naprawdę parę krajów, które to zrobiły, których ruch jest przynajmniej 0,6. Mamy oczywiście Stany, Australię, która jest dosyć małym rynkiem, dosyć szybko można tam takie zmiany wprowadzić. Europę Zachodnią, mamy też Polskę, taki piękny czerwony dziurę. Niestety nie mieliśmy znaleźć żadnych danych. Nie, to jest wdrożenie IPv6. Nie mogliśmy dostać danych statystycznych a propos tego kraju. Musimy dalej sobie wziąć pod uwagę, że Afryka dalej ma różne takie problemy swoje wewnętrzne, o których na co dzień się nie mówi, jednak jest tam dosyć ciężko i, że tak powiem, IPv6 jest ich najmniejszym problemem. Ale dalej wygląda to bardzo niepokojąco. Po 16 latach prób wdrożenia IPv6 globalna adopcja jest najwyżej 0,6%. W takim razie może problemem są urządzenia końcowe dla użytkowników. My od 2010 roku próbujemy kontaktować się z dostawcami urządzeń końcowych pokroju Cisco, pokroju Bellinka, pokroju Fritzbox i tak dalej. Wysyłamy do nich formularze, w których jest wiele pól, które muszą wypełnić. I co wychodzi z tego? Oczywiście przede wszystkim IPv6 to jest tylko synonim do wielu technologii tak naprawdę. Także złamaliśmy te technologie na poszczególne, czyli czy potrafi robić na przykład IPv6 prefix delegation albo coś tego typu. Tesla jest oczywiście dostępna, także jakbyście chcieli na przykład kupić urządzenie i chcielibyście potwierdzić, że będzie ono poprawnie współpracować z IPv6, możecie sprawdzić i wybrać sobie urządzenie, które jest na tej liście. Ale wynik tego był taki, że każdy ogólnie z wszystkich dostawców, którzy wrócili, 50% ich urządzeń ma pełne wsparcie dla IPv6. Czyli nie ma problemu z zakupem urządzeń, które mają IPv6. Widzę, że zostawmy to na później. Do pytań. Wniosek był taki, że 50% dostawców internetu ma adresację IPv6 i mają wdrożoną przynajmniej w jakiś sposób. Z danych, które próbujemy odzyskać od dostawców urządzeń końcowych, wychodzi, że 50% urządzeń jest kompatybilna z IPv6. Można z nich korzystać, nie ma problemu. A wynik jest taki, że poniżej 1% tak naprawdę ma dostęp do sieci IPv6. Także coś tu nie gra. Dalej, my jesteśmy organizacją, która ma swoje ręce tu i tam, więc zgłosiliśmy się do naszych członków, wysłaliśmy im kwestionariusze. Powiedzcie nam, co jest nie tak. I z tego wszystkiego, i to są dane zebrane przez Raven City, Arin i Apnik, czyli dwóch
trzech dosyć sporych rejestratorów. Co jest nie tak? No przede wszystkim brak zainteresowania użytkowników. Spodziewasz się tego? Dokładnie. I to jest taki punkt, którego ja zupełnie nie rozumiem. Dlatego, że dlaczego użytkownik miałby być zainteresowany IPv6? Usługa, jaka jest sprzedawana użytkownikowi, to jest dostęp do internetu. To jest nieważne dla użytkownika końcowego, jaka technologia jest pod tym się kryje. Czy to jest IPv4, IPv6, jak to w ogóle działa, w tym internecie, to jest nieistotne. Czy ktoś kiwnie palcem, to musi mieć na to przynajmniej zainteresowanie, bo na gdzieś odnotowane. Problem tranzycji z IPv4 i wdrożenia IPv6 jest problemem dostawców internetu, jest problemem internetu, nie jest problemem użytkowników końcowych. To my musimy, jako dostawcy, ludzie, którzy pracują w tym biznesie, musimy rozwiązać ten problem. To nie jest problem użytkowników końcowych. Jeżeli to się stanie problemem użytkowników końcowych, to znaczy, że my zawiedliśmy. Po prostu podjęliśmy złe decyzje po drodze. Drugim takim problemem były problemy techniczne. Ja to jak najbardziej rozumiem, dlatego że przez dobrych 10 lat w ogóle nikt nie patrzył na IPv6. A co się z tym równa? No jest wiele rozwiązań, które po prostu 16 lat temu nikt o nich nie myślał. Na przykład w IPv6 localhost to jest www.1.3.128, jeden adres IP. Kiedy w IPv4 wielu ludzi jest przyzwyczajonych do tego, że ma 16 milionów adresów do dystrybucji i może sobie robić różne rzeczy na swoich localhostach, wiele serwisów, a tu nagle mają taki problem. Owszem, to zostało wzięte i jest draft, który rozszerza do 48 localhosta, ale to są rzeczy, na które nikt nie patrzył, które nie były brane pod uwagę w tym czasie. Także widzimy cały czas problemy, których nikt po prostu nie zwrócił uwagi wcześniej. I to jest zrozumiałe. Ale to wynika z tego, że nikt nie pracował z IPv6 przez długi okres. Brak doświadczenia dobrym znakiem jest taki, że z roku na rok maleje. Oczywiście coraz więcej zaczynamy mówić o IPv6, coraz więcej ludzi zaczyna się bawić. Także brak doświadczenia będzie malał. To, co mówię zawsze wszystkim ludziom, którzy pracują w tym biznesie, mówię, jeżeli ty nie będziesz za rok, do roku, czy do dwóch lat posiadał pełną wiedzę o to, jak działa IPv6 i będziesz sobie z nim radzić, możesz zrezygnować z tej pracy, którą robisz. Dlatego, że to nie jest tak, że to jest coś, co coś tam w przyszłości się stanie. To jest po prostu część pracy, jaką inżynier sieciowy musi wykonywać. Także musi mieć odpowiednią wiedzę na ten temat. Problemy budżetu nie będę dotykał, dlatego że to są problemy typowo takie wewnątrzkorporacyjne, wewnątrzfirmowe. Jedną rzecz, którą zawsze staram się wszystkim mówić, nie traktujcie IPv6, że dzisiaj się kończy IPv4, wszystko zmieniamy i teraz jesteśmy na IPv6. Nie, weźcie sobie to powoli. Następne urządzenie, które będziecie kupować, bierzcie pod uwagę, że ono musi mieć wejście do IPv6. Powoli zmieniajcie swoją sieć. Nie musicie tego robić od razu. Przynajmniej tak próbuję adresować problemy budżetowe. Aczkolwiek pewne urządzenia będzie trzeba wymienić. I tak urządzenia się wymienia do maksymalnie 5 lat. Aczkolwiek rozumiem, że są pewne systemy, które są gdzieś w rogach pochowane i wszyscy boją się ich dotykać. Nie musicie ich wyłączać. Nikt wam nie odbierze adresacji IPv4. Niech działają tak, jak działają. Nic się nie dzieje. Także, jak ja widzę przyszłość? Mam dwa scenariusze. Pierwszy, nigdy nie wdrożymy na IPv6. Wszyscy będą się opierać, będzie super fajnie. Dostawcy pokroju Cisco, Brocade, Juniper będą bardzo szczęśliwi, będą robić fajny biznes, dlatego że będą wam sprzedawać te wielkie boksy. Jednakże NAT nie może się skalować wiecznie. Internet rośnie, jesteśmy dalej w punkcie ogromnego wzrostu. Także w pewnym momencie one się muszą załamać, sieć się podzieli. Już teraz widzimy ITU, czy grupa europejskich dostawców internetu, którzy próbują obrócić, jak działa tak naprawdę internet. To znaczy, żeby firmy pokroić Facebooka im płaciły za to, że oni dostarczają sygnał do użytkowników końcowych.
Ale dodatkowo kraje pokroju Syrii, Iranu, Rosji czy Chin, które próbują stworzyć jakąś własną sieć, mogą to użyć jako argumentu, żeby próbować się oddzielić od globalnej sieci i mieć pewne punkty, gdzie ruch się będzie wymieniał. To jest bardzo niebezpieczne. To, co my kochamy, to, że jest otwarty internet i tak naprawdę możemy się z każdym miejscem połączyć, kiedy tylko chcemy, po prostu zniknie. Lub drugi scenariusz. I tak naprawdę myślę, że to się stanie. Jesteśmy w takim punkcie, że może po prostu każdy musi mieć pistolet przystawiony do głowy, żeby coś zrobić, żeby dalej ruszyło. I w momencie, kiedy lokalnym dostawcom skończy się adresacja, wtedy może będzie trochę paniki, może kupią kogoś razem z adresacją, żeby jeszcze trochę przedłużyć, ale koniec końców wdrożą jakiś przejść i nie będzie z tym problemu. Dodatkowo wszyscy się zorientują, że tak naprawdę wielkie NATy mają swoje limity i po prostu urządzenia, które będziemy kupować, będą miały domyślnie włączone IPv6 i nie przestanie to być po prostu tematem tabu. Także tak na koniec, dla domu, co wy możecie zrobić, a przynajmniej rzeczy, o których powinniście myśleć. Będziecie kupować sobie urządzenie do domu, pamiętajcie, żeby miało wsparcie dla IPv6. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, co z tego IPv6 jest wam potrzebne dla domu, zobaczcie sobie tą stronę ipv6.org.cd, na której jest lista urządzeń i po prostu my wam w pewien sposób zapewniamy, że przebadaliśmy te urządzenia i one robią to czy tamto. Dodatkowo, jeżeli macie takie możliwości, macie jakieś Linksysy, Fritzboxy czy coś innego, co może działać na jakimś alternatywnym oprogramowaniu i nie ma jakiegoś bootloadera, który jest podpisany, możesz korzystać z jakiegoś OpenWRT. One ma pełne wsparcie dla IPv6. Trzeba uważać czasami, dlatego że IPv6 jest całkowicie niekompatybilny z IPv4. Czyli na przykład, jeżeli włączycie sobie, macie swoje IPv4, macie jakieś firewalla i tak dalej, włączacie IPv6, ten firewall już nie działa dla IPv6. Musicie mieć także firewall dla IPv6 osobny. To są dwa osobne protokoły. Zawsze warto spytać. Jeżeli dostawcy internetu twierdzą, że nie ma zainteresowania, dajcie im znać, że tak, jesteście zainteresowani, gdzie oni są ze swoim wdrożeniem, dlatego że jest to istotne dla całego społeczeństwa internetu. Jeżeli pracujecie w jakiejś firmie, przede wszystkim cały czas myślcie o nowych urządzeniach. Gdy myślicie o nowych urządzeniach, muszą mieć wsparcie dla IPv6. My stworzyliśmy, a tak naprawdę nie my jako RAID-NCC, a nasza społeczność, stworzyła dokument RAID-554, który jest listą wymagań dla IPv6. To znaczy, jest tam lista wymagań. Jeżeli kupujesz urządzenie do domu, powinno mieć to. Jeżeli kupujesz router, powinien mieć to. I tu mówię na zasadzie router pokroju dużego Cisco, czyli dla dostawcy. Jeżeli kupisz firewalla, powinien robić to. Także jeżeli idziecie do dostawcy i on wam chce sprzedać jakieś urządzenia, aby chcecie od niego kupić, dajecie mu kartkę i mówicie, to musimy kupić. OK? Dodatkowo dajcie znać osobom, które podejmują strategiczne decyzje w waszej firmie, czy w ogóle macie jakąś strategię, ile macie adresów IPv4, jak wygląda może adresacja IPv4 od waszego odgórnego dostawcy, czy oni wam będą w stanie zapewnić w przyszłości adresy, czy to coś tam. Na koniec chciałbym was zostawić z jeszcze jedną taką informacją. Z tego wszystkiego trzeba sobie cały czas brać pod uwagę, że IPv6 jest innym protokołem niekompatybilnym. Jako że kończą się adresacje tu i tam, w Azji, Pacyfik i Australia, od półtorej roku nie rozdają IPv4. Co to znaczy? Że zaczynają to powstawać po prostu sieci, które są czysto IPv6. W tym momencie może to być dla większości ludzi nie problem, dlatego że to są sieci, w których nie jesteście zainteresowani, bądź wasi klienci nie są zainteresowani. Ale z czasem będzie tych wysp więcej i z tych wysp tworzą się całe sieci. I w pewnym momencie możecie mieć telefon, ale ja się nie umiem tam połączyć. Dobrze, tak na koniec
lista stron, z których tak naprawdę działają różne statystyki, z których generujemy różne statystyki, nasza strona marketingowa, IPv6.org, now, po prostu Riot.net. Riot.net, gdzie możecie znaleźć listę tych wszystkich dostawców razem ze swoimi gwiazdkami, nasze laboratoria, gdzie prezentujemy różne dane, listę AS-ów, które rozgłaszają prefiksy IPv6. Atlas. Atlas jest taką bardzo ciekawą siecią. Ja tu przyniosłem parę próbek z Atlasu. Atlas to jest taki projekt społecznościowy kierowany przez Riot CC i AFNI, gdzie stworzyliśmy takie małe próbki, które podłączy się do USB, a następnie podłączasz do sieci. I ona zaczyna automatycznie działać i raportować traceroute, pingi do root serwerów, do innych stron i przekazywać te dane do naszego centralnego serwera, który próbuje z tego zrobić jakiś sens, co się dzieje w sieci. Jeżeli ktoś by był zainteresowany hostowaniem takich próbek, mam ich tylko jeszcze 4 dzisiaj, a podejście, będę musiał tylko spisać mail adres, kim jesteście, może nawet wam pomogę zarejestrować tą próbkę w naszym systemie. Wszystko tak naprawdę jest Linux. Nie da się tak naprawdę dużo zrobić z tym urządzeniem. Jeżeli ktoś by chciał je zhakować, no trudno, ale musicie zrozumieć, że to nie jest wysiłek komercyjny. To jest dla dobra społeczeństwa internetowego i prób monitoringu internetu. Jednym z problemów monitoringu internetu jest taki, że mamy takie szare części internetu, do których po prostu nie wiemy, co się dzieje. Takie urządzenia nam pozwolą mierzyć na przykład, czy wszystko działa ok, jeżeli chodzi o DNS. Dodatkowo, będąc użytkownikiem takiego czegoś, możecie sobie skonfigurować własne testy. To znaczy za te testy, które się tam dzieją, dostajecie punkty, za te punkty możecie sobie wymienić na robienie własnych testów, na przykład monitoringu własnego serwera. Także jeżeli ktoś by chciał, dodatkowo tak wziąłem parę rzeczy a propos IPv6, także mam tutaj CIDR-y do IPv6 i do IPv4 właściwie. Oraz coś, co może pomóc wam w subnetowaniu IPv6. Także to jest dla was. Jeżeli ktoś chce, proszę podejść sobie wziąć, to tutaj będzie leżeć. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania... Niestety, ale na pytania czasem się już wyczerpał zupełnie. O godzinie 13 jest obiad, a godzina 13 chyba już za nami, no, nawet mi się wydaje, więc ewentualne pytania, nie wiem, teraz jeszcze albo przy obiedzie.